te kopalisko 7. Tak się prezentuje, nawet dość ciekawo wyszło. Z drugiej strony nie ma. Wykopalisko numer 8. Też taki sam dinozaur. Z drugiej strony 8,5. Wykopalisko. Taka jamka. Tutaj chciałem kość zrobić, ale niezbyt wyszło. A może i wyszło. Opowiada się bardzo ciekawe wykopalisko numer 7. Znalazłem ogon i kręgosłup. I teraz zobaczymy, co to będzie. Jestem ciekawy, co to będzie, jak to będzie. No, jest ciekawie. Nie wiem, jakie to będzie dinozaur. Nie ma tak na końcu tego ogona. Tutaj ma duży ten. I takie żebra. Mam nadzieję, że coś nowego. Jednak jest czteronogi, ale coś i tak nie wiem. Nie pamiętam, żeby z takim ogonem był. Chociaż może i był. Może to jest ten z długą szyją. Nie wiem, musiałbym popatrzeć. Zobaczymy, co wyjdzie. Jednak to jest ten z długą szyją, ale też się fajnie ułożył. Prawdopodobnie obetnę tutaj to, żeby było tak fajnie widać z każdej strony. No i tak się prezentuje stanowisko numer 7. Leży sobie ten diplodon. Wykopalisko numer 8. Przyglądałem się uważnie, przeanalizowałem i już znalazłem w rogu dinozaura. Uszczypnąłem trochę. No i będziemy jechać. Kopalisko numer 8. Na razie coś takiego. Jeszcze chyba będę kopał z drugiej strony i robił detale. A znowu się ten diplodok trafił. Chociaż ten ma trochę inną szyję. Tak jakby. Przyjrzyjmy się. Czy to jest to samo? No i mamy wykończone stanowisko 8. Tak się prezentuje. To miała być drabina, ale nie wyszło. Czaszka czerwona zaura została. To jest stanowisko 8,5. Kość miałem narysować, ale też nie wyszło. Ogólnie ta kostka była trochę bardziej miękka niż wszystkie i nie skrobało się tak dobrze jak resztę. Duże połacie proszku odpadały, a nie tylko pyłku.